Pakiet wolności akademickiej to nowy projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Co ma regulować? Czy zostanie przyjęty? Między innymi o tym będę rozmawiał teraz z naszym gościem, profesorem Wiesławem Ratajczakiem z Instytutu Filologii Polskiej UAM, którego witam przy naszym telefonie. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór, panie. Nauczyciel akademicki nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za wyrażanie przekonań religijnych, światopoglądowych lub filozoficznych. To jest tylko jedna z propozycji nowego pakietu wolności akademickiej. Czy dzisiaj takie zasady nie obowiązują? Znaczy, jak wiemy z informacji, które przekazywała prasa, wyrażanie takich poglądów mogło być powodem postawienia pracownika nauki przed komisją dyscyplinarną. No, powszechnie znany jest przypadek profesor Ewy Budzyńskiej z Uniwersytetu Śląskiego, która zakończyła swoją karierę po tym, jak na skutek studenckiej informacji, jaka trafiła do rektora, została postawiona przed komisją dyscyplinarną, no i postanowiła pożegnać się z uczelnią. A przypomnę, że ona oskarżana była o homofobię, niechęć do aborcji i radykalny katolicyzm. Więc takie przypadki mają miejsce. Choć mówiła tylko o rodzinie. Mówię o rodzinie i był to wykład przedstawiający w takim porównawczym trybie rozmaite modele rodziny. No tak to zostało przez studentów odczytane i niestety postępowanie zostało profesor Budzyńska, nie czekając na werdykt komisji. Po wielu latach pracy opuściła swój uniwersytet. Dodajmy, że postępowanie przed komisją dyscyplinarną jest bardzo trudną procedurą. Pan profesor mówi, tak to zostało przez studentów odczytane, ja bym powiedział zmanipulowane, ale zostawmy ten element. Natomiast rodzi się pytanie, czy gdyby dzisiaj na przykład ten pakiet wolności akademickiej właśnie w przywołanym przeze mnie przed chwilą cytacie obowiązywał, do tej sytuacji by nie doszło, panie profesorze? Myślę, że by nie doszło. Mhm. Tak, to do tego zmierza ministerstwo. Właśnie jak przed chwilą pan redaktor zacytował, nauczyciel akademicki nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za wyrażanie przekonań religijnych, światopoglądowych lub filozoficznych. A jeśli takie postępowanie będzie wszczęte, to nauczyciel akademicki ma prawo odwołać się do rzecznika dyscyplinarnej, komisji dyscyplinarnej przy ministrze. Tak, tam jest więcej tych później rozwiązań, jak ich praw też dla wykładowcy, jeśli chodzi o system odwołania, o poinformowanie go w ogóle, bo mamy przecież też inne przypadki, jak profesora Nalaskowskiego, który chyba na początku nawet nie wiedział o tym, że jest mu wytaczane jakieś postępowanie na skutek też doniesień medialnych, powiedzmy. Ale zostawmy to. Projekt zakłada też, że wszystkie postępowania dotyczące właśnie tych przekonań religijnych, światopoglądowych czy filozoficznych zostaną one umorzone. Co to oznacza? Czy chodzi o te, które się na uczelniach dotąd toczą? No, tego jeszcze oczywiście do końca nie wiemy. To jest projekt, który trafi teraz do konsultacji ze środowiskami akademickimi i mam nadzieję, że taki będzie ostatecznie zgodnie z intencją ministerstwa skutek, że te postępowania zostaną wstrzymane. Co jeszcze ma regulować pakiet wolności akademickiej? Bo ja oczywiście zwróciłem uwagę na to, co mnie najbardziej zainteresowało, ale na co pan profesor by chciał zwrócić uwagę? No, wydaje się, że to, o czym pan redaktor powiedział, to jest najważniejsza część owego pakietu, czyli ochrona nauczycieli akademickich przed tego typu szykanami, które zważywszy na temperaturę sporu światopoglądowego, no niestety mogą się trafiać coraz częściej. Ale oczywiście to jest taki przypadek szczegółowy, natomiast patrząc na intencję ogólną, ministrowi zależy na tym, by na uczelniach dzięki rektorom zapewnione było poszanowanie wolności nauczania, badań naukowych i ogłaszania wyników tychże badań. No a także to... Oj, halo? Halo, halo? ...światopoglądowego podczas debat.
Przez moment pana profesora nie słyszeliśmy, ale dosłownie przez moment. Mam nadzieję, że teraz będziemy mogli normalnie kontynuować naszą rozmowę. Czy zdaniem pana profesora taki pakiet wolności akademickiej jest potrzebny? W moim przekonaniu bardzo jest potrzebny, zwłaszcza wobec tych okoliczności zewnętrznych, o których doskonale wiemy, o których też w swoich audycjach pan redaktor informuje słuchaczy. Czyli rzeczywiście ta temperatura sporu ideowego jest... Oj, bo znowu mamy jakieś... ...sytuacji, kiedy na przykład ktoś, kto naucza historii literatury czy historii sztuki, będzie się wahał, czy na przykład na swoich zajęciach może mówić o poezji religijnej, czy też omawiać sakralne malarstwo. No tak, no to już jest wyjątkowe przykłady. Jak panem zdaniem pana profesora zostanie to propozycja, ten projekt właściwie zostanie przyjęty przez kolegia rektorów, a jak przez samych wykładowców? No mam nadzieję, że w obu przypadkach ten odbiór tak będzie, będzie bardzo pozytywny. Myślę, że po tych ostatnich tygodniach nadszedł czas na taką spokojną refleksję i na dołożenie starań, żeby uniwersytety, żeby akademie były wolne od takich sporów, tak prowadzonych sporów, jak te, których byliśmy świadkami na polskich ulicach, jeżeli to jeszcze można nazwać sporem, bo pewnie ostrzejsze słowo byłoby tutaj potrzebne. Więc budowanie takich mechanizmów ochronnych jest potrzebą chwili. Chyba coraz więcej osób w środowisku akademickim to rozumie. Panie profesorze, nie mógłbym sobie podarować, gdybym nie skorzystał z okazji, że mamy pana przy telefonie. Jako eksperta, filologa chciałbym zapytać o to, co stało się 10 grudnia 1905 roku, przed 115 laty, kiedy to Henryk Sienkiewicz odbierał literacką Nagrodę Nobla. Ona wtedy znaczyła bardzo wiele. Czy dzisiaj znaczy tyle samo? No niestety nie. I to zarówno za sprawą niektórych werdyktów Akademii, jak i pamiętnego skandalu. Oczywiście wtedy, gdy ją odbierał Henryk Sienkiewicz, znaczyła znacznie więcej. Chociaż jeśli by się przyjrzeć całej długiej historii literackiego Nobla, no to nietrafionych decyzji było sporo. To także dzisiaj pewnie ta nagroda sprzyja popularności literatury. Zapewne niektóre ze świeższych werdyktów Akademii też były bardzo trafne i przyczyniły się do popularyzacji dobrej literatury. Ale oczywiście porównanie z tamtym werdyktem, z tamtymi czasami do takiej smutnej refleksji może doprowadzać. Ale z drugiej strony mówi się, że Henryk Sienkiewicz tak bardzo utożsamiał się z Polską, że wszystko, co w nim było dobre, uważał za taką emanację jej ducha. Tak się zawsze zastanawiam, gdyby dzisiaj żył taki Henryk Sienkiewicz, to co by pisał, co by nam mówił? Kto wie, czy nie mówiłby tego samego. Oczywiście, konwencje literackie się zmieniają, ale to, co jest u Sienkiewicza, oczywiście nie czas tutaj na długi wykład akademicki, ale to, co dla mnie jest najcenniejsze, tak, to takie niezwykłe połączenie tego, o czym pan redaktor powiedział, czyli polskości, patriotyzmu z takim zmysłem myślenia uniwersalnego. Pewnie warto przywołać to sformułowanie Sienkiewicza, który mówił, że każdy kulturalny człowiek ma dwie ojczyzny, własną i Italię, i Włochy, ale to odnieść trzeba oczywiście do kultury, zarówno tej chrześcijańskiej, jak i tej antycznej. Znaczy, to był człowiek bardzo głęboko zakorzeniony w tym, co w kulturze Zachodu jest uniwersalne i pewnie i temu był tak popularny, tak doskonale rozumiany. Nie tylko w Europie, bo przecież na całym świecie. Warto sobie przypomnieć, że Quo Vadis to była najpopularniejsza poza Biblią książka świata przez wiele
przez wiele dziesięcioleci. No i zapomniała mu popularność, mam wrażenie, również dziś, do dziś. Myślę, że tak. Jak się okazało, nie tylko o pakiecie wolności akademickiej, tak nam się wydarzyło, że mogliśmy też porozmawiać o ważnej chyba rocznicy dla nas wszystkich. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za podjęcie telefonu i za czas nam poświęcony. Bardzo dziękuję, panie dyrektorze. Kłaniam się nisko, dobrego wieczoru. Profesor Wiesław Ratajczak z Instytutu Filologii Polskiej UAM był gościem Wielkopolskiego Popołudnia z Radiem Poznań.